O, proszę, od razu na wyjściu, jakie ładne rzeczy. I popatrzcie też właśnie na ceny. Tutaj raj oliwkowy. Starożytny Thermomix. Wpada do takiej maszynki. Tu musiałam, dostałam ładnie w papierku kulturalnie, ale jestem niekulturalna. Widok na takie jezioro. No chyba po raz pierwszy w życiu niedźwiedź czyta instrukcję obsługi. Właśnie słyszałam o tym, że bazar jest naprawdę bardzo fajny tutaj, więc szukaj miejsca do zaparkowania. Bo tu się zaczyna. No szukaj, szukaj. Szukaj, szukaj. Całują na ulicy, to jest tutaj bardzo częsty widok, którzy się przytulają, ściskają, głaszczą się i to nie są homoseksualiści. No they are. Nie. Maroko is very homo. Nie. Oni po prostu są tutaj do siebie tacy czuli. I to jest bardzo ciekawe, bo właśnie mężczyźni wyrażają sobie taką czułość, a kobiety nie. Właśnie nie zobaczycie całujących się czy witających się tak na misia kobiet, natomiast mężczyźni robią to powszechnie. A on nam pokazuje, że będzie jakieś miejsce. Dobra, spoko. O, proszę, od razu na wyjściu jakie ładne rzeczy. I to nie są tylko takie rzeczy pod turystów. Oni też z takich rzeczy korzystają. Fajne kapcie. Piękne. Mają też takie o, normalne sklepy z takimi rzeczami, wiecie, europejskimi. Słuchajcie, tutaj mają takie szlafroki, w których chodzi całe miasto i są takie dla mężczyzn i dla kobiet, prawda? O, tutaj są takie właśnie ładniejsze też sukienki, mi pan pokazuje, oczywiście pan zachęca, tak, żeby tutaj coś kupić. Zobaczcie, jaka ta jest ładna. Tak, lila. No, piękna. This is very beautiful. Niedźwiedź jest głodny, więc po prostu idziemy coś znaleźć do jedzenia. Ja też jestem głodna, ale ja to, wiecie, nie mogę się powstrzymać od nagrywania. Zobaczcie tutaj kolejny sklep, w którym są takie piękne sukienki. Wow. No, bardzo ładne. Kurczę, no takie ubranko to bym chciała mieć, muszę wam powiedzieć. Dobra, miałam nadzieję na jakiś tajin. Ale no niestety muszę się zadowolić jakimiś takimi chyba samosami, a on sobie wezmie bułkę. Tak? Będziesz happy? No to dobra, to ja dla mnie poproszę ten. To poczekaj, bo chyba płacisz razem czy tam osobno, ja nie wiem. A ja się tu chciałam, dostałam ładnie w papierku kulturalnie, ale jestem niekulturalna. Jeden był z kurczakiem, a drugi z rybą, więc wzięłam ten z rybą, zobaczymy. Ale chrupiący. Pusty. Bardzo pusty. No powiem wam, że to jest coś, czego jeszcze w ogóle w życiu nie jadłam. Jest bardzo smaczny. W środku jest, ja czuję makaron dosłownie, mimo że tego nie widać, ale jest po prostu makaron, czuć rybką, której też nie widać i pewnie inne wiele jakichś fajnych, dobrych rzeczy. Dobre. A tutaj kanapeczka niedźwiedzia, taka z mięskiem i to robią wszystko tutaj na miejscu, tak więc na pewno jest super smaczne. A ja zamówiłam sobie jeszcze jedną taką, tą ichną sajgonkę, bo naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Tak więc za tą sajgonkę zapłaciliśmy 5. Jedna kosztuje 5 dirham, czyli to jest około $0.5, a ta kanapka 12 dirham, czyli to jest trochę ponad $1.
Tutaj mają takie fajne domowej roboty nugaty. Nie? No. Tak. No. Robi te 10. Miało być 5, teraz po spróbowaniu 10. Ja na pewno chcę takie właśnie z orzechów i chyba te z sezamków sobie weźmiemy. No, fajny, dobry? Nie? Dobry. Dostał jednego w rękę. Jedno takie ciasteczko albo taki jeden nugat kosztuje jednego dirhama. Tak więc to jest 10 centów. Tutaj żeśmy weszli w taką alejkę, gdzie po prostu jest obłęd po prostu, jak dla mnie, dla osoby, która lubi gotować, to ja jestem w raju. Ja tutaj chcę jeszcze kupić jakieś przyprawy. Aha, jest, sumak. O, właśnie. Ja kupuję taką przyprawę sumak, której ciężko jest dostać w Europie i oczywiście wezmę też it's mojej... Spices. Aha. It's curry. Wiem, curry. Ja kupię curry właśnie... Lemon. Aha. Cumin. Zaraz tutaj wziąłem cumin. O Jezu, i mój cumin ulubiony. Ginger. Słuchajcie, te trzy przyprawy zawsze. Cumin, kurkuma. Curry. Jest kurkuma. Tak, ale to jest mielona, tak. I sumak. Okej, super. Jestem w niebie. Polski? Polski, tak, Warszawa. Z Polski. Warszawa. Na zdrowie. Na zdrowie, właśnie. Marhaban. Te wszystkie oczywiście przyprawy właśnie na zdrowie, więc bardzo... I popatrzcie też właśnie na ceny, słuchajcie. Pół kilo, to zobaczcie ile jest tej przyprawy. I to kosztuje 80, a tamte są po 60, nie? To jak dla mnie to jest naprawdę zapas na rok czasu. Super. Kurkumę, słuchajcie, pan zmieli mi na miejscu, no to już nie można mieć bardziej świeżej po prostu. Familii polskiej? Tak. Papa, mama? Za te wszystkie przyprawy ja zapłacę 10 dolarów. 1,5 kilo i jeszcze wezmę troszeczkę cynamonu. Tutaj jest hibiskus, mięta i różne inne rodzaje herbat, słuchajcie. No i oczywiście muszą być różyczki. Tutaj ma pan te owoce kaktusa, które ja sobie sama zrywam czasem, jak jesteśmy gdzieś tam na łonie reatury. A tutaj już się zaczyna... Nie, tutaj są tylko pomarańcze. Myślałam, że tu się zaczynają warzywa, ale są tarziny. Ja chciałam się zapytać, po ile oni one mają, bo może sobie jeden taki kupię. To jest taki nowoczesny Thermomix. Starożytny Thermomix, chciałam powiedzieć. Można go po prostu postawić na rozrzeszonych węglach, na drewienku, na ogniu i tam do środka dajemy warzywa, mięsko, co chcemy, wszystko naraz zamykamy i to się pięknie, powoli tam gotuje w środku. I wiecie co? Taki właśnie tych rozmiarów kosztuje zaledwie 40 dirhamów. To jest około 4 dolary, więc no super tanio. No piękny, słuchajcie, ja wybrałam taki tradycyjny. Proszę bardzo. O, super. O, widzisz. No, piękna sprawa. O, tutaj raj oliwkowy. I mają też marnowane cytryny. To taka specjalność marokańska. Ale ja, słuchajcie, biorę od pana tutaj litr oleju, takiego naturalnego, na zimno tłoczonego oleju. I kosztuje 80 dirhamów, czyli 8 dolarów. Zobaczcie, ile różnych rodzajów daktyli tutaj jest. Naprawdę. Wszystko jest po prostu wow. No i różne inne śmieci, ale pal 6. Dużo rzeczy naturalnych. Piękne warzywa, słuchajcie. Przepiękne. No, to ja już mam pod dostatkiem. Ale wiecie co? Chciałabym kupić buraki. I patrzcie, wszystko jest kalafior. Wiecie, jak ja tęsknię za takimi rzeczami. Bób! Wow! Bób mają, popatrz. I wiecie co? I tak jak w tych poprzednich miejscach,
Nikt tutaj nie naciąga, nie kombinuje, wydają resztę. Na przykład teraz za buraki pan poprosił, żeby zapłacić 12. I po prostu wiecie, no normalnie pyta się, czy drobne mamy i tak dalej, bo on chce wziąć 12, nie? Nie weźmie na przykład, nie pokombinuje, że weźmie 20, bo my nie wiemy. Czy sok z trzciny, o chcemy sok z trzciny, my strasznie lubimy sok z trzciny, super. Wow. Zobaczcie, pan tutaj wpada do takiej maszynki i to po prostu wyciska. Tak to wygląda, słuchajcie. Jest taki jakby mętny naturalnie, a jest naprawdę strasznie dobry. No, to nie jest jakiś najpiękniejszy bazar, ale można wszystko kupić. Pamiątki też. I potrzebne rzeczy. Spices już mamy. Merci. No my już powoli będziemy wracać do samochodu, bo tam są pieski i nie mogą za długo być same. Ale po prostu no fajny ten bazar, naprawdę mnóstwo rzeczy. Wszystko można tu znaleźć. My to wiecie tak, żeśmy na szybko, szybko po prostu te rzeczy, które chcieliśmy kupić, żeby kupić. No pomijam jakieś tutaj AGD, nie? Ale czasem też takie rzeczy są potrzebne, bo nam się coś nieraz skończy i warto po prostu coś kupić. A co tutaj niedźwiedź zobaczył? A co to jest? Na ten ogień wrzucimy. A, na ten ogień wrzucimy, no widzisz. A na koniec jeszcze chlebek na odchodne. No i nawet udało nam się wyjść tutaj właściwą bramą, bo tutaj jest tyle wejść i wyjść i można się naprawdę pogubić tam w środku, w tych wszystkich alejkach. Ale przyszliśmy tutaj na ten placyk, na którym żeśmy kupowali przedtem właśnie sok z trzciny. Tak więc jesteśmy we właściwym miejscu. Jakie piękne drzwi. No to wszystko jest nowe zrobione, ale fajnie, że z zachowanym takiego tradycyjnego stylu. Popatrzcie. I drugie wrota tak samo. Te plażowe zwykle są, no to ten, jak nic. No, przyjechali. Ten jest typowo plażowy, widzisz, ma tylko przyjście. Pokaż. Aha, tamten jest plażowy, no, rozumiem, no, tamten jest jak na plaży. Tu oczywiście przyjechaliśmy do tego znanego sklepu na D i widzicie, tu mają więcej, nie tylko takie namioty jak tam były, ale właśnie takie jak my chcieliśmy kupić, ale on i tak jest trochę duży. Musimy zobaczyć jak złożony, jak na ile jest mały. Jak nasz prysznic, tak więc złożony wcale nie jest taki duży, zobaczcie. Więc to chyba weźmiemy, wiesz. Nasze pieski będą miały fajne spanie. Tak więc będziemy też no my spali spokojniej, wiedząc, że one mają ciepło i wygodnie, bo teraz będziemy jechać już w stronę, gdzie będzie coraz zimniej. Mamy do przejechania dobrych kilka tysięcy kilometrów. Już nie pamiętam teraz dokładnie ile. No, ale chwilę nam to zajmie. No dobra, tak więc ogarnęliśmy wszystko, a nawet więcej i mamy do zrobienia 854 km do granicy. Miejsce, żeśmy znaleźli, naprawdę po prostu jest pięknie. Tutaj jest taki, jak widzicie, jakby plac, bo tu jest taki punkt widokowy, na którym oczywiście nikogo nie ma. Już pokażę wam po prostu jaki widok jest stąd.
No zobaczcie sami tutaj, jak żeśmy jechali po drodze właśnie przez te góry, to było dużo pięknych miejsc, a tutaj jest widok na takie jezioro. Wow, naprawdę jest ładnie. No, myślę, że dzieciom się bardzo podoba. Mi też. Naprawdę fajne miejsce. Proszę, przymiarka do nowego domu. I jak tam Tobi? Podoba Ci się Twój nowy domek? No, fajny, nie? Nawet taki trochę duży, ale to będzie w sam raz dla nich dwóch. No, trochę duży, mógłby być troszkę mniejszy. O, maluszek się wprowadza. Mówi, że jest okej. Tak? Podoba Ci się Twój nowy domek? No, super, będą miały tu dużo fajne miejsce. No, powiem Wam, że ten namiocik bardzo fajny. Ale ta jego nazwa, 2 seconds, 2 sekundy, jest trochę myląca, nie? Bo jakby rozłożenie zajmuje 0,5 sekundy, nie? Jak tu otworzysz po prostu, to on wystrzela, nie? Cały się sam otwiera. Ale złożenie go... No chyba po raz pierwszy w życiu niedźwiedź czyta instrukcję obsługi. Pyso! Słuchajcie, bo to było bardzo łatwo rozłożyć. Faktycznie samo się rozłożyło jednym ruchem. Ale to nie jest tak łatwo złożyć razem. No to YouTube wszystkiego może nauczyć, więc mamy nadzieję, że i to jakoś rozkminimy. Dobra, teraz będziemy tutaj lecieć po instrukcjach. Tak więc tam pokazali, że najpierw trzeba tutaj to okienko jednak otworzyć. Hold it. To. O, widzisz, teraz nam się... A, i teraz 8. A, teraz już nam się dobrze złożyło. Zupełnie inaczej niż wtedy. Yes! I did that shit! Na śniadanko ja oczywiście mam sałatkę, ale wiecie co? Dzisiaj przyszłam sobie tutaj i będę jadła i jeszcze nacieszę oko tymi wspaniałymi widokami po prostu, zanim pojedziemy. O, a muszę Wam powiedzieć, że ta papryka, ja tutaj sobie dodałam paprykę, tą, którą żeśmy dostali, tą dużą paprykę, ona też jest ostra. Nie jest tak ostra jak chili, ale jest taka ostrawa. Bardzo smaczna.
no powiem wam, że niebezpiecznie dobre są te ich słodycze. Te nugaty, wiecie, nie są takie twarde, to fajnie, bo nie połamiemy sobie zębów, bo nieraz to robią takie twarde u nas, takie co w sklepach się kupuje, nie? Że po prostu nie można tego ugryźć. A tutaj te ciastka, to są po prostu takie kokosanki, które są super miękkie i naprawdę takie świeżutkie zrobione. Naprawdę, no nie, no po prostu nie można kupować, bo jak kupisz, to trudno po prostu się powstrzymać. Weźmiesz jedno i no właśnie. No powiem wam, że to było jedno z najlepszych miejsc, jakie mieliśmy w Maroku. Po prostu mieliśmy taką super noc tutaj, było tak spokojnie, w ogóle bezwiecznie. Naprawdę, piękne miejsce, piękne, wszystko mi się tu podoba. Wiecie, i ta zieleń jest po prostu niesamowita tutaj w tym miejscu. Jest taka żywa po prostu, tam jest taka fajna trawka, zaraz wam pokażę. Taka świeżuteńka, normalnie po prostu trawka, która rośnie i widzicie te żółte krzewy. To są takie krzewy, które często rosną przy autostradach, jak się jedzie. Tutaj też takie drobniejsze, różne kwiaty kwitnące. O, widzicie? Mnóstwo tego jest, jak się tak po prostu tutaj człowiek rozejrzy. To jest po prostu pięknie. O, tutaj ten kwitnący krzew. Zarąbiste miejsce i tak jakby ono jest zapomniane, dlatego że to jest taka stara droga, nie? Tu jest w ogóle jakby tu, już pokażę, ta droga tutaj, która leci, to jest stara droga. Tam zbudowali nową drogę, taką jakby powiedzmy autostradę, z której właśnie nie można zjechać, trzeba zjechać wcześniej. Więc to jest stara droga, która już jest nieużywana, nikt tędy nie jeździ. I z tej drogi jeszcze droga boczna właśnie tutaj na ten punkt widokowy. Więc po prostu nikt tędy nie jeździ, po prostu jest rewelacyjnie. O, dla nowych widzów od razu powiem, że pineski zawsze są u nas na blogu, tak więc można sobie je dostać, a patroni dostają wszystkie nasze pineski. Natomiast inne osoby, które nie chcą być patronem, chcą tylko pineski, no to my prosimy, żeby po prostu wrzucić parę złotych do naszej skarbonki. No cóż, musimy zostawić to piękne miejsce. Spakowani. Gdzie ten słoń? O, tam. Spakowani. Gotowi do wyjazdu. Za daleko dzisiaj nie pojedziemy, bo musimy przemienić opony. Ja to tam się na tym nie znam, ale tłuką nam strasznie i niedźwiedź mówi, że po prostu trzeba przełożyć prawe na lewy, przód na tył, coś tam w tym stylu. I tutaj po drodze ja wygooglowałam, jest fajny warsztat, tak więc pojedziemy tam, zrobimy to co trzeba i po prostu będziemy jechać dalej. No, trochę się te opony zużyły, ale jeszcze trochę na nich pojedziemy, dobijemy je po prostu, bo kupowaliśmy je, zmienialiśmy przed przyjazdem tutaj, tak więc trochę już tych kilometrów natrzaskały, ale jeszcze trochę zrobią. Bo słuchajcie, to można normalnie na ognisku postawić. Tutaj do środka się wkłada warzywa, mięso. Cholerka, skończyła mi się pamięć w trakcie mówienia. No. Zawsze pamiętajcie, żeby wyczyścić pamięć. Ale ujęcie miałam, kurczę. Kwiatka chciałam, a nie psiego ogona.
One tu się wszystkie kręcą zawsze, a jak ja się schylam, to już myślą, że coś im będę dawać jeść. Ten namiocik, który kupiliśmy tutaj. A przepraszam, ja tutaj przyszłam, żeby było ciszej, żeby mogła nagrywać. No, a wszystkie pieski muszą się akurat teraz tutaj bawić. Tam chodzi burczy mucha. Chciałam odejść kawałeczek, żeby było lepiej słychać, no i nie nagram, no. No i bardzo fajnie się bawicie, tak? Okej, okay. No, dziękuję.